Cześć, witajcie na C64portal.pl. Za parę dni dosłownie wydanie gry Robot Chat Action, a ja dzisiaj z newsem krótki film. Będzie wydanie kasetowe. Będzie wydanie fizyczne na kasecie kolekcjonerskiej. I być może już nawet o tym wiecie, słyszeliście, czytaliście. Na Wspieram To ruszyła kampania na wsparcie powstania takiej książki Historia C64 piksel po pikselu. Myślę, że dla komodorowców i nie tylko znany temat. Kampania wystartowała dzisiaj. I jednym z elementów tej kampanii, jednym z gadżetów, który się pojawi, będzie kaseta kolekcjonerskie, można powiedzieć, wydanie gry Robot Chat Action na kasecie. Gra, tak jak powiedziałem, za chwilę. Natomiast to nie jest ostatni news dzisiaj, ponieważ kolejnym gadżetem, który także kolekcjonersko pojawi się w tej kampanii, to jest gra Eternal. Eternal, w której maczałem swoje palce w 1994 roku, gdy gra powstawała, jako Inflection Development z Krzyszkiem Augustynem zrobiliśmy tą grę. Teraz jest jej wznowienie. Myślę, że fajny, ciekawy gadżet, fajny prezent. Na kasecie będzie dodatek Niespodzianka. Myślę, że być może już nawet o tym wiecie. Będzie dodatek Niespodzianka, będzie wznowienie, będzie kaseta z nową okładką i tutaj połączony news. Mianowicie dostałem szansę, zgodę, żeby te okładki do tych obu kaset zaprojektować. Miałem taką ambicję, w końcu mi się udało przekonać Roberta z Pixela i pozwolił mi to zaprojektować. Jak wyszło, zobaczycie na kasetach. Tutaj krótka zajawka. Kasety, okładki, gra, wszystko fajnie się zbiegło razem. Myślę, że to wydanie jest takim zwieńczeniem całego tego procesu tworzenia gry na portalu, dzielenia się wiedzą. Tak jak powiedziałem, za 4 dni, w piątek, premiera gry. Zapraszam i tutaj na kanał, i na portal, bo będzie się działo. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.